Żeby ułatwić sobie transport drona, zamówiłem sobie z Chin plecak dedykowany pod drona Xero Explorer. Wygląda to dość ładnie, przynajmniej z zewnątrz. Jest to miękka wersja, tańsza. Stwierdziłem, że nie potrzebuję twardej obudowy, przynajmniej na razie. Wszystko jest ładnie już przygotowane typowo pod drona Xero Explorer. Odpowiednie wycięcia ułatwiają cały sposób transportowania. Tą gąbkę będę musiał delikatnie zmniejszyć, ponieważ przy wersji z kamerą sprawia, że dron za bardzo wystaje, a nie chcę jej demontować, bo głównie korzystam z drona, żeby nagrywać. Śmigła można śmiało schować pod dronem. Sam dron chowa się idealnie w kątkach. Co masz? Trzy wycięcia pod baterię. Oczywiście jest miejsce na kontroler. Do schowania jest jeszcze ładowarka sieciowa. Oraz kabel zasilania sieciowego, który możemy schować na przykład tutaj. Całość przykrywamy dopasowanym szablonem z miękkiej gąbki. Możemy nosić jako walizkę lub jako plecak. Są dodatkowe kieszonki zawsze jeszcze coś schować, na przykład jakieś dokumenty, instrukcje lub jakieś drobne rzeczy dodatkowe. Sama walizka kosztowała wraz z przesyłką niecałe 150 zł. W stosunku do oryginalnej z Xero jest to naprawdę bardzo dobra cena, gdyż oryginalna twarda walizka kosztuje między 500 a 600 zł. Uważam, że jest to wygórowana cena. A ten zestaw na pewno spełni swoje zadanie, ułatwi transport i odpowiednio zabezpieczy przed ewentualnymi jakimiś uszkodzeniami mechanicznymi, których mam nadzieję unikać. Ale jak wiadomo, zawsze może coś się wydarzyć.